Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę, jak poprawnie aplikować sobie krem na dekolt, szyję, buzię oraz okolice oka. Musimy pamiętać, że najważniejszą rzeczą jest, aby skóra była dokładnie wyczyszczona. Moja skóra jest przygotowana do aplikacji kremu. Ja stosuję taką opaskę. Ona jest bardzo dobra, ponieważ zabezpiecza moje włosy przed po prostu przetłuszczeniem. Więc założę sobie teraz tą opaskę. Najważniejsze, żeby oddzielić skórę włosów od skóry, gdzie będziemy aplikować sobie krem. Moim zdaniem najlepszym sposobem na rozpoczęcie aplikowania kremu na twarz jest zaopatrzenie strefy koło oka. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj wokół oka stosujemy jeden preparat, natomiast bardzo często się zdarza, że na buzię kładziemy serum, a później krem. Więc ja teraz pokażę, w jaki sposób najlepiej położyć krem wokół oka. Dajemy sobie malutką ilość, dla nas wystarczającą, na palec wskazujący. Ja zazwyczaj to robię na oba palce, obu rąk, po to, żeby te oczy zabezpieczyć jednocześnie. Robię to w ten sposób, że punktowo nakładam sobie delikatnie krem pod oczy, pamiętając, żeby nie nałożyć go zbyt blisko linii rzęs. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często dochodzi do tego, że mamy odczyny uczulające, zapalne, ponieważ te kremy czasem, gdy dostaną się do oka, mogą taką reakcję wyzwolić. Gdy nałożymy sobie punktowo krem w okolicy oka, to od miejsca skroni delikatnie wklepujemy ten krem. Ja sobie zawsze dokładam drugi palec i sobie tak delikatnie wklepuję ten krem i pozostawiam go oczywiście do wchłonięcia. Następnie przechodzę na powiekę górną, ale to jest bardzo ważne, dziewczyny, żebyśmy nie nakładały kremu na powiekę ruchomą. To jest absolutnie błąd. Natomiast nakładamy krem pod powiekę. Jak nałożymy krem pod powiekę, w identyczny sposób delikatnie wklepujemy ten krem ruchami takimi kolistymi, jednocześnie pobudzając nam limfę. Przeciwdziałam wtedy powstawaniu tak zwanych worków pod oczami. Tak delikatnie wklepany krem pozostawiamy do wchłonięcia. Dziewczyny, pamiętajcie, że nie ma potrzeby dawania bardzo wysoko tego kremu. Ja powiem dlaczego. Ponieważ krem położony niżej, gdy go wklepujemy, on rozkłada się na wysokości i szerokości centymetra, więc spokojnie dojdzie nam do tych miejsc, gdzie jest taka potrzeba. Teraz przejdę do aplikacji kremu na pozostałe części naszej twarzy. Pamiętajcie, dziewczyny, że mamy dekolt i mamy szyję. Bardzo często o tym zapominamy i po prostu tutaj nie aplikujemy kremu, a to jest też błąd, ponieważ ta skóra też wymaga odżywienia, nawilżenia. W jaki sposób to robimy? Ja nakładam sobie krem, no taką mniej więcej ilość, rozcieram delikatnie opuszkami palców i robię sobie takie punktowe kropeczki w tych miejscach, gdzie chcę, żeby krem był aplikowany. Oczywiście omijam okolice oczu, bo tam nie ma konieczności dawania już kremu. Nosek. Jak widzimy, że krem już jest zaaplikowany na całej buzi, to przechodzę do delikatnego wklepywania tego kremu z delikatnym pocieraniem. Zazwyczaj to robię w ten sposób, że prawą ręką delikatnie rozcieram ten krem, natomiast drugim go wklepuję. Tak delikatnie jakby wklepuję i wygładzam. Przechodzę do szyi. Zauważcie, to co jest bardzo istotne, przeciwdziałam grawitacji. Czyli wszystkie ruchy, które wykonuję, są od dołu do góry. To jest bardzo ważne, ponieważ nasza skóra w rezultacie nie będzie skórą obwisłą. I zauważcie, proszę, przechodzę sobie tutaj do góry, przechodzę na drugą stronę, rozcieram sobie prawą ręką, a drugą sobie ręką delikatnie masuję. Przechodzę sobie teraz na nos, ruchami takimi do góry i na boczki. Rozprowadzam sobie ten krem.
jednocześnie oczywiście przeciwdziałając tej grawitacji. Nosek można sobie zrobić jeszcze takimi ruchami kolistymi, po to, żeby wejść sobie we wszystkie jego zagłębienia. Wracamy znowuż do szyi, delikatnie masując tą szyję, po to, żeby zapobiegać powstawaniu tak zwanej drugiej szyi. Ja bardzo często na sam koniec wykonuję taki delikatny masaż, zważając na to, że już tam jest krem, więc mam bardzo dobry poślizg. Wystarczy dosłownie 2-3 minutki. Ten krem dodatkowo się fantastycznie wchłonie, jednocześnie masując nam te partie pod szyją, po to, żeby one były fajnie ściągnięte. I w taki sposób mamy zaaplikowany krem. Teraz moja skóra jest gotowa do regeneracji, ewentualnie do nałożenia makijażu. Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce podczas emisji kolejnego filmiku. Cześć!